Siemanko, jestem Lucek, to jest Tuning Nissana Fairlady. Czy zgadzacie się ze mną, że to jest Nissan Fairlady? Ej, co ten ziomek? Ej, patrz, chce mnie okraść, what the fuck? Nie, musimy od niego uciec. Tak, to jest Nissan Fairlady. Jak on brzmi? No, znaczy z tyłu oczywiście to nie jest Nissan Fairlady, bo Nissan Fairlady z tyłu inaczej wygląda. Nie wiem, jak, do czego jest podobny ten tył tutaj. W GTA Online ten samochód chyba kosztuje 900 tysięcy dolarów. To jest dosyć dużo, no nie? No ale wiecie co? Z tego co widziałem, jak Rockstar udostępnił na swoim profilu na Facebooku, to zdjęcia wyglądają obiecująco, bo naprawdę można zrobić z tego bardzo ciekawie wyglądające autko. Jest to klasa klasyki sportowe, więc samochód powinien być dosyć szybki. Sprawdźmy sobie jego opcje, jestem ciekawy. Myślę, że można zrobić z niego taki może trochę driftowóz albo coś podobnego. Spróbujemy go sobie jakoś tam maksymalnie obniżyć, zobaczymy jak będzie wyglądał. No i też sprawdzimy jakie maksymalne obniżenie można oczywiście w Los Santos Customs zainstalować. Swoją drogą, zobaczcie, dostajemy dużo tych różnych samochodów nowych, które nie są jakoś tam super uzbrojone, po prostu takie zwykłe samochody super sportowe, klasyki i tak dalej, jak zawsze po każdej aktualizacji w GTA. No a już dawno nie dostaliśmy żadnego samochodu, który moglibyśmy stuningować w warsztacie Ubenego, czyli mam tu na myśli jakieś fury, które naprawdę by wprowadziły jakieś ciekawe rzeczy, można by było je bardzo fajnie zmodyfikować i tak dalej, na przykład jak Sultana, na przykład jak Elegy. No nie, fajnie by było jakby w końcu dodali jakiś taki samochód, który by cieszył oko. I myślę, że taki Nissan Fairlady, on się tutaj w GTA nazywa Karin 190Z czy Y, no to myślę, że taki sobie samochodzik fajnie by można było stuningować w warsztacie Ubenego i zrobić powiedzmy z niego taki super poszerzony driftowóz powiedzmy. Okej, ale chodźmy do warsztatu Los Santos Customs, zobaczmy co się uda z nim zrobić. Myślicie, że będzie koksu czy nie będzie koksu? Zobaczymy. Osłony. What the fuck? Można go poszerzyć. Ale wiecie jaki jest minus tego poszerzenia? Że zobaczcie, koła są wygląda to okropnie, no. O ile możemy te koło, te nadkola sobie poszerzyć, o tyle te koła są wklęśnięte do środka. No nie, może później będą jakieś takie opcje, które pozwolą nam te koła jakoś poszerzyć jeszcze dodatkowo. Chociaż wątpię, żeby tak było, no ale wygląda to źle. Moim zdaniem nie pasuje to w ogóle. Ale zainstalujmy sobie na razie. Wąskie nadkola zestaw, tak to wygląda. Pancerza sobie zainstalujmy, rajdowe, jakieś tam ten. Zderzaki. No i zobaczmy, tu sporo opcji ma ten samochód. O, sticker bomb. No. Ciekawe. Jedziemy. Czyli mamy dwie opcje sticker bomb plus jeszcze taka super dokładka. Zderzak do driftu. Brzmi zachęcająco. Jedźmy dalej. Da się zrobić z tego taką sportową wersję, taką naprawdę sportową z tego co widzę. Fajnie to wygląda. Ten zderzak może nie akurat fajnie, ale zostawmy sobie na przykład taki. Okej? Silnik. Patrzcie. Oh, damn. Ty. Blok silnika, ale do czego maska się nie otwiera? No i taki samochód powinien być tuningowany właśnie w warsztacie Ubenego, no nie? Nieotwarta maska i skąd ja mam wiedzieć, jak ja pomaluję ten blok? What? Ale beka. To jakieś sporniki, ale tego kuźwa nie widać. Ale slipa, straszna. Przecież w warsztacie Ubenego to się maska otwiera i w ogóle wszystko, nie? Musimy sobie to później otworzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Dajmy sobie tu karbonowe detale, nie? Teksturowa... Już dalej są jakieś opcje. Jesus. Karbonowa... No niech będzie. Karbonowa osłonka. Wspornik, to zainstalowaliśmy. Detale silnika. Chłodnica GT, zestaw GT. Tu nic nie widać, kurde, przez tą maskę. Karbonowy zestaw, niech będzie. Wydech. Ile ten... Co to kuźma jest? Patrzcie, kim... Gdzie on ma te? What the fuck? Ole beka, patrzcie na to. Wow. Zajebiście to zrobili. A tutaj gdzie mam teraz? Gdzie jest wydech? Wystający... Bo Jezu! Ale zajebioza. Nie no, to mi się podoba. To jest, kurde, absolutny majstersztyk. Ja pierdziu. Jakie zajebiste.
O kurde. O, teraz umarłem dosłownie. Jo wolę, co to jest? Co to jest? Kurde. Aż kurcze. Uśmiech nie schodzi z twarzy. To jest dobre. Okej. Okay. Usuń maskę, to powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, zanim zainstalowaliśmy te opcje, ale spochsied. Osied dosłownie odbiera mi mowę, jak widzę, ile ten samochód ma opcji. Okej, okay. Teraz wróćmy sobie do silnika, zobaczmy blok. Całe szczęście, że możemy usunąć tą maskę i ciśniemy. Widać, jak się paski obracają, bardzo fajnie. Możemy mieć odsłonięte albo schowane. To ja chyba właśnie wolę mieć odsłonięte. O, dajmy sobie coś takiego. Ulepszenie. Wspornik. Możemy mieć sobie taki. Podoba mi się ten. Dobra, detale silnika. Nie wiem, co tutaj. O, shit, patrzcie, co tu się zmienia. Ja wale. Dajmy sobie zestaw muscle, okej. Okay. No i teraz ten. I teraz weźmy sobie maskę. I założymy sobie maskę, ale taką, wiecie, prześwitującą. O. Zajebioza, ej, jakie ten samochód ma opcje, to jest kurde jakaś rzeźnia. Dajmy sobie neony. Nie chcę, właśnie nie wiem, czy chcę, czy nie chcę. To neony do niego dawać. Dajmy sobie gorący róż, nie, purpurowy, o tak, dajmy purpurowy. Oznaczenie jakieś. Ja cię walę, ty zobacz co tu się dzieje. Zobacz na to. Jakie fajne. Idealnie! Jeszcze możemy mieć takie ciemne. Ale super, dawaj to pomarańczowe. Jocie, super. Lusterka jeszcze można. Można wywalić w ogóle lusterka. Da się tylko takie przednie zainstalować, ale można całkowicie wywalić, jakby ktoś chciał. Po co nam lusterka? Nie no, lusterka dodają takiego charakteru do samochodu. Jesteśmy w końcu do nich przyzwyczajeni, prawda? No dobra, chodźmy sobie teraz jakiś kolorek wybierzmy. Tylko te nadkoła mi się nie podobają. Gdyby można było zainstalować jakieś dystanse do tych kół. Wow. Jakieś dystanse do tych kół, to by było super, no nie? A tak to one są schowane strasznie w te nadkoła i to wygląda okropnie. Gdyby można było jeszcze w negatywie. No mówię, ten samochód powinien być tuningowalny w salonie u Benego. A tutaj nie wiem, czy są takie opcje. Czy jest on w ogóle możliwy do tuningu w salonie u Benego, kurde. W Los Santos Customs i tak mamy zajebiste opcje, jak na taki samochód z dupy w ogóle, no nie? Ach, shit. Ale zajebiście wygląda. Ja cię walę, ty. Ten tył mógłby wyglądać bardziej jak z Fairlady, to by było super. Dawaj taki kolorek. Jocie. Ale się teraz podnieciłem. Dobra, co tu mamy jeszcze? Aha, tutaj ten tylny zderzak się zmienia. Dajmy pomarańczowy może, co? W kolorze naklejki, coś podobnego. O, jest coś. Okej. Klamki też w kolorze naklejki. Dobrze. Kolor wykończenia. Wykończmy go. Dajmy taką winną czerwień. Spoiler! No tak. Jeszcze można spoiler dowalić. Okej. What the fuck? Co to kuźwa jest? Okej, okay, zawieszenie i teraz trzymajcie, uwaga. Okej, okay, całkiem nieźle można go glebnąć. Stance. Koła luksusowe, jak brzmi. Tylko właśnie te dystanse, kurde, to powinno być dystans, no moi drodzy, to jest profanacja. Absolutnie nie powinno być koła tak schowane, no. Pół metra są schowane w te nadkola. Okropnie to wygląda, Rockstar powinien coś z tym zrobić, dodać takie opcje, że można było sobie to poszerzyć jakoś. Te felgi mi się nie podobają. Dajmy jakieś może sportowe. No, niech będą sobie te. Jezu, ale wygląda super. Wyobraźcie sobie jeszcze, jakby można było walić te dystanse do samochodu. I jeszcze zrobić w negatywie leciutko. Wow. Uff, beka dosłownie, kurde, by była. Okej. Okay. Szyby. Nie chcę tutaj dać. Dajmy sobie lekko przydymione. I koniec. Koniec, kurczę, nie możemy żadnych dystansów nic zainstalować, ale kurde, jaka fura, weź, łeb urywa. Patrz, co tu się dzieje, człowieku. Patrz, zobacz, co tu się dzieje. 900 tysięcy musimy za to zapłacić w online.
Ja pierdziu, absolutny majstersztyk, tylko właśnie te schowane koła w nadkoła, to mnie najbardziej boli. No zobaczcie, jak to zdupiale wygląda, jak ten, jak patrzymy na samochód od tyłu, prawda? Wygląda to okropnie. Wygląda to okropnie. Od przodu spoko, no ale kurde, oni muszą coś z tym zrobić. Jezu, jaki on szybki jest, pierdziony. Ten spoiler ogromny z tyłu, masakra. Ale absolutnie fantastyczną rzeczą są te wydechy z przodu. To jest super. I maska z jakąś taką szybą. Plexi czy czymś tam, nie wiem co to jest. Wygląda to nieziemsko. Absolutnie fantastycznie. Jeśli chcielibyśmy sobie zaglądnąć tutaj, to tak sobie wyglądają otwarte wszystkie drzwi w karinie i wygląda sobie wnętrze. Zobacz, ale tu w ogóle ten zderzak z przodu jest tylko jakby taka atrapa, no nie? Tutaj jest wolna przestrzeń, tam nic nie ma. Ciekawie to wygląda. Tak nie wiem, to dziwnie trochę, co? Urwie nam się ten zderzak i nie ma pół samochodu prawie. Wiecie co, fura wydaje mi się bardzo szybka, ponieważ jesteśmy niedaleko lotniska. Sprawdźmy sobie, ile my tu maksymalnie wyciągniemy. W prawym dolnym i lewym górnym rogu macie prędkościomierze w milach i kilometrach na godzinę. Mam nadzieję, że nie zasłaniam, okej. Okay. Ops, lecimy na kopsalni, czekaj, jak się tu przyspieszało to dziadostwo. O tak, okej. Okay. O, nie wybuchłem na szczęście. To jest single i w singlu można od takich rzeczy powybuchać. No dobrze, zobaczymy. Te klasyki sportowe potrafią naprawdę czasami bardzo szybko śmigać. Zobaczymy, ile ten po takim równym terenie da radę. 140 km na godzinę jest w stanie bardzo zwrotnym być. Ale jedźmy, no i mamy tutaj sobie cyk. Jedziemy. 80, 90 mil na godzinę. No bo mile mnie bardziej interesują, bo tutaj mamy sobie... Okej, pokazuje niecałe 100 mil na godzinę. Prędkość maksymalna nie jest wysoka w tym samochodzie. Zobaczcie, nie? Tak, niektóre klasyki sportowe potrafią nawet ze 140 mil na godzinę śmigać, a to nie jest po pełnym upgrade'zie i prędkość maksymalna wysoka nie jest. Ale co tu jest dobre? Na pewno przyspieszenie jest bardzo fajne. Co do driftowania, no bo właśnie, tak się zastanawiam, czy to jest taki typowy driftowóz. Raczej jak wchodzi w zakręt, tak, znaczy wchodzi w drift, w taki ślizg, nawet taki power slide prawie, to raczej traci moc. W ogóle mamy tu napęd na tył czy na przód? Ja byłem pewny, że na tył, ja tak teraz to, jak sobie wchodziłem w te zakręty tak driftem, to miałem wrażenie, że napęd na przód tak trochę. W ogóle tej dupy nie chcesz zarzucać, skubaniec, jest bardzo stabilny, wiecie? Także bardzo stabilna fura, fajnie. No prawie fajnie wygląda, jednak te koła kują w oczy i to mocno. Opcje tuningowe są absolutnie fantastyczne. Jeśli nie zainstalujecie sobie tych szpetnych nadkoli, to samochód może wyglądać ekstra. Bo nadkola, mimo że poszerzają samochód wizualnie, to jednak to, że mamy te koła tak schowane, kurde, w środek, to jest okropne. Ja tego nienawidzę w samochodach. Nienawidzę, są takie, wiecie, typowe, nie wiem, jakieś tam taniochy takie, kurde, byle jakie samochody, co tam pochowane te koła są w te nadkola takie, brzydko to wygląda, no a i tutaj sportowy wóz, super wszystko, kurcze, poszerzony jeszcze dodatkowo, a te koła są schowane jak jakieś, no brak mi słów, no mam nawet modyfikację, żeby można było coś tam z tym samochodem porobić, ale niestety nie można poszerzać, no nie poszerzysz i koniec, kropka. Nie poszerzysz samochodu. No i już. Także możecie się pocieszyć tym samochodem. 900 tysięcy macie takie opcje, że łeb urywa. Problem w tym, że ten samochód... Obecnie chyba oczekujemy w GTA od jakiegoś samochodu, że on będzie miał jakieś super fajne funkcje, opcje i tak dalej, no nie? No a ten samochód żadnych super opcji nie ma. Nie ma rakiet, nie ma jakichś tam dodatkowych pierdół, no... Opcje tuningowe są absolutnie fantastyczne i nie... Mało który samochód takie posiada, krótko mówiąc. Możecie sobie zobaczyć też przy okazji model zniszczeń. Rzadko go pokazuję na singlu. Ale tak to wygląda. Co mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tyle, no. Samochód warty swojej ceny, wbrew pozorom. Bo można go fajnie zrobić. Pojadę sobie teraz do salonu jeszcze raz i...
naprawię te nadkola, które są okropne, po prostu je wywalę i będzie samochód bez tych nadkoli. Myślę, że będzie wyglądał niebo lepiej, zmieni się spoiler na jakiś mniejszy i samochód będzie ładniejszy, krótko mówiąc. Muszę jakieś pały zgubić, kurde, bo mi nie pozwolą wjechać do salonu. Co on zrobił? Jezus Maria. W singlu nie będę strzelał tutaj w felgi, bo mi samochód wybuchnie, ale na online możecie sprawdzić, jak mocno da się go obniżyć. Znaczy tutaj mam taką opcję, że ten, że można samochód obniżyć jakąś tam siłą dodatkową, ale to nie działa tak zbyt dobrze w większości pojazdów, a poza tym nie można tego odtworzyć w online, a ja, mi zależy na tym, żebyście no, mieli jak najlepszy pogląd tego samochodu, jak go można stuningować, przerobić i zrobić sobie w online, nie? Obniżyć na przykład strzelając mu w koła i tak dalej, i tak dalej. Ale wydech z maski jest fantastyczny. Wow! Jestem... Oh, fuck. Muszę zgubić pały. No dobrze, sprawdźmy sobie. Wywalimy to nadkola, zmienimy spoiler. Tak, możemy sobie dać to nawet takie, ale no... Chyba przyznacie mi rację, że wygląda to źle. No nie pasuje, kurde, nie pasuje, jakby nie patrzeć. Spoiler jest teraz za szeroki do całego tego samochodu, więc dajmy sobie jakiś subtelniejszy. A ten z kolei, nie wiem, no, wyrwany z kontekstu totalnie. To już lepiej dać coś takiego, albo nawet taki skromny spoilerek i będzie on znacznie lepiej wyglądał. Zresztą to jest spoiler do driftu, zobaczcie. Ale dajmy sobie w kolorze samochodu może, co? Ty, patrz, jeszcze taki jest. O, ten jest fantastyczny. Idealny. Ha? Gruba lotka jakaś tam. No. I tu jaki malutki, ojej. To takie, wiecie, jak z tych, jak z tych memów. It's something! Taki mały spoilerek doczepiony z jakiegoś kartonu na samochodzie, jakimś tam Passacie z tyłu. I it's something! No tutaj jest taki spoilerek i taki nawet gówniany spoilerek poprawia nam przyczepność samochodu i jego prowadzenie, wbrew pozorom. No i teraz ta fura wygląda elegancko, zobaczcie jak się dymi pięknie. Tutaj cyk, ja nie wiem czy to diesel, że tak dymi, czy co? I teraz to wygląda, bez tego poszerzenia. Jak oglądacie mój kanał, nie instalujcie tego, no. Nie możecie, no, po prostu. Albo oglądacie mój kanał, albo nie macie gustu. Nie możecie instalować takich nadkoli. Koniec, kropka. A jak już oglądacie mój kanał, to zasubskrybujcie go też i zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Tutaj jeszcze taki bonusik. Obniżyłem modyfikacją troszeczkę ten samochód. Mniej więcej tak będzie można go obniżyć, jak się mu postrzela w koła. Myślę, że coś koło tego. I zobaczcie, wychodzi znacznie koło znaczy. No, można go ładnie zrobić, kurde. Obniżony wygląda fantastycznie, jeszcze... O Jezu. No o Jezu, o Jezu. I wiecie, że jak się obniża samochody w GTA, to... One zaczynają wtedy bardzo dziwnie skręcać. Ej, teraz ty, on fajnie driftuje teraz. I przyspiesza też jakoś dziwnie. Jakoś tak inaczej jeździ. No to już jest, wiecie, to już jest zmodyfikowane, to też nie możecie brać tego pod uwagę. Ogólnie prędkość maksymalna nie jest zbyt wysoka w tym samochodzie, ale przyspieszenie i prowadzenie wygląda na to, że to jest jego wielki plus. No i po odpowiedniej modyfikacji, bez tych nadkoli, można z niego zrobić fajną maszynę.